Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Magda Sośnicka-Dzwonek, Telewizja Kłodzka. Dziś Państwa i moim gościem jest senator Stanisław Jurcewicz, Platforma Obywatelska. Witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie senatorze, to takie na gorąco, można powiedzieć, informacje. Senat przyjął inicjatywę dotyczącą opłat abonamentowych. Nie będziemy tutaj ukrywać, że Pan jest inicjatorem. Proszę powiedzieć krótko, jakie są cele? Dobrze Pani zauważyła, że temat aktualny i bardzo potrzebny do rozwiązania. Otóż celem ustawy, którą zaproponowałem w imieniu senatorów Platformy Obywatelskiej, jest zniesienie składania oświadczenia przez osoby, które ukończyły 75 lat życia. Na dzisiaj stan obecny jest taki, że jest 7 grup, które są uprawnione do zwolnienia, w tym 75-latkowie, popularnie rzecz biorąc. Czyli teraz oni sami muszą złożyć oświadczenie, że ukończyli odpowiedni wiek, tak, udać się do odpowiedniej instytucji i dopiero wtedy jakby to prawo zostanie im przyznane. Tak jest, dokładnie tak. I teraz popatrzmy tak życiowo na sytuację. Otóż no, wiele osób w wieku 75 lat, no niestety ma pewne schorzenia, samotnie zamieszkuje, no i nieraz zapomina o tym obowiązku i w ciągu 14 dni, mimo że prawo im pozwalało na to, aby nie płacić abonamentu, musieli ten fakt udowodnić, składając oświadczenie. Wyszliśmy naprzeciw tym skutkom pewnym społecznym, bo w konsekwencji przecież to się wiązało z tym, że no niestety operator, który pobierał opłaty, no próbował te osoby no, ściągać pieniążki. Natomiast my proponujemy sposób następujący. Jeżeli osoba ukończyła 75 lat życia, nigdzie już nie będzie chodziła. Mam nadzieję, bo to teraz idzie do Sejmu, że Sejm się przychyli. Nic nie czyni, za nią czyni to operator wyznaczony. W jaki sposób? Otóż będzie miał dostęp do bazy PESEL, w której będzie widział, że dana osoba ukończyła 75 lat i już od następnego miesiąca będzie ten 75-latek zwolniony z opłat, nie będzie musiał nigdzie chodzić. Czyli mówiąc krótko, panie senatorze, jeżeli Sejm oczywiście przyjmie tę inicjatywę, ta ustawa wejdzie w życie, zostanie ona, można powiedzieć, urealniona, dostosowana do potrzeb, bardzo, do rzeczywistości. Bardzo słuszna uwaga, dlatego że był taki moment. Macie prawo, 75-latkowie, ale jeszcze musicie pójść w ciągu 14 dni. I tutaj też wprowadziliśmy pewne poprawki do własnego projektu. Otóż pierwsza z nich mówi o tym, że w przyszłości pozostałe grupy, których jeszcze jest 6 uprawnionych do zwolnienia, nie będą musiały składać dodatkowych dokumentów. Teraz są wymagane dokumenty, na przykład jeżeli jestem inwalidą pierwszej grupy, to muszę złożyć oświadczenie, że nabyłem prawo, że jestem inwalidą, do tego jeszcze potwierdzające dokumenty. Wraz z senatorem Rulewskim wnieśliśmy poprawkę do naszego projektu i teraz tylko i wyłącznie w przyszłości będzie tak. Nabyłem prawo, oświadczam, że nabyłem prawo i nie w ciągu 14 dni, ale 30, żeby wszystkie strony były poinformowane. Jakiej grupy to dotyczy, bo to też warto zaznaczyć. Te skutki społeczne, jakie zaczęły narastać w wyniku jednak egzekwowania, jeżeli ktoś nie zgłosił, tak jak mówiliśmy, z przyczyn choroby, z przyczyn takich, że ktoś wyjechał na przykład do rodziny ta osoba, czy rodzina też ją zabrała do siebie z racji wieku. To będzie sytuacja taka, w której tylko będą honorowane oświadczenia, a 75-latków na koniec roku 2013, które kwalifikowały się do płacenia abonamentu, do zgłoszenia o to zwolnienie, było ponad 1 200 000. Więc naprawdę. Czyli jest to mała grupa. Duża grupa tych uprawnionych. To jest mniej więcej około 40% uprawnionych do zwolnienia z abonamentu. Panie senatorze, powiedzmy jeszcze, że na etapie sejmowym pan będzie sprawozdawcą tej inicjatywy. No tak i też tak się zastanawiam i mam taką nadzieję, że procedowanie pójdzie dosyć szybko, mówiąc tak kolokwialnie. Sejm też ma prawo wnieść rozwiązania jeszcze jakby dodatkowe, zobaczymy. Ale naszym tym istotnym wiodącym jest to, aby osoby, które ukończyły 75 lat,
nigdzie nie chodziły, nie zgłaszały, nie pisały żadnych oświadczeń. Panie senatorze, teraz troszeczkę do spraw gospodarczych, bo tutaj też pan bardzo intensywnie działa. Wiem, że jest pan gorącym zwolennikiem, orędownikiem szkolnictwa zawodowego. Wspomniane niegdyś zawodówki teraz przeżywają znowu renesans, prawda? Myślę, że życie pokazało, iż pewne rozwiązania, czy też likwidacje zawodówek, szkół zawodowych, techników zawodowych nie były chyba najlepszym rozwiązaniem. Dlaczego? Dlatego, że obecna sytuacja pokazuje, iż lokalny rynek pracy, szczególnie tam, gdzie są strefy ekonomiczne, a my to wiemy, pani też, ja też dokładnie, że w naszym obszarze powiatu kłodzkiego, dzierżoniowskiego na przykład, funkcjonują firmy w strefach ekonomicznych. I tam jest potrzebna kadra z wykształceniem zawodowym. Ja bym powiedział na szczeblu nie tylko zawodówki, tak jak kiedyś mówiliśmy o tym, ale zawodowym technika i zawodowym inżynierskim. Niestety tych wykształconych ludzi jest za mało. Szczególnie widać to po strefach i bardzo dziękuję za to pytanie, bo właśnie wczoraj wróciłem z komisji, którą, proszę mnie dobrze zrozumieć, ale także zainicjowałem, widząc, że osoby, które kończą szkołę, nie zawsze bądź w niewielkim stopniu w lokalnym rynku pracy znajdują zatrudnienie, ponieważ potrzeby firm są inne, a wykształcenie troszeczkę odbiega od potrzeb. Było to spotkanie, były obecne dwa ministerstwa. Ministerstwo Edukacji, bardzo ważne w tym procesie kształcenia, ale także Ministerstwo Gospodarki. Wypływają z tego ciekawe wnioski, o których mam nadzieję wkrótce porozmawiamy. Panie senatorze, i jeszcze na koniec zapytam, bo niedawno minęło 25 lat od uchwalenia przez Senat projektu ustawy o samorządzie terytorialnym. Pan kiedyś samorządowiec, można powiedzieć, z krwi i kości przez lata. Jak pan ocenia, czy te nasze samorządy się sprawdziły, czy ten system, krótko mówiąc, działa? Tak. W ciągu tych 25 lat, które minęły od powołania samorządów, zacząłem od początku i 12 lat w tym samorządzie gminnym, to prawie połowa, i widzę te zmiany, jakie się dokonały. Tak, miałem zaszczyt być sprawozdawcą uchwały okolicznościowej dotyczącej samorządu terytorialnego. Myślę, że wszyscy odczuwamy wrażenie, że ten samorząd, czy ta ustawa, która wyszła z Senatu, nomen omen, z samorządu trafiłem do Senatu, zaczynając pracę w samorządzie w 90 roku, bo to było 19 stycznia. Myślę, że bardzo szybki proces legislacyjny, ponieważ Senat uchwalił 19 stycznia 1990 roku, 8 marca, w Dzień Kobiet, troszkę tak żartując, bardzo ważny prezent państwa do samorządności. No i 27 maja na tej podstawie odbyły się pierwsze wybory do rad, właśnie, do rad samorządu terytorialnego, do rad gminnych. I myślę, że należy ten okres ocenić pozytywnie. Dlaczego? Sądzę, że jeśli porównamy rok 90 bądź wcześniej, to ta samorządność była sterowana, moim zdaniem. Teraz jest realna i z dobrodziejstwami tego systemu też, czy wprowadzenia tej ustawy. Pewne rzeczy trzeba poprawić. Myślę, że ciekawe pytanie, ale może w miesiącu maju spróbujmy je tak podsumować, te 25 lat, i uroczyście, i praktycznie. Dziękuję panu serdecznie, dziękuję państwu. Dziś państwa i moim gościem był senator Stanisław Jurcewicz. Dziękuję pani, dziękuję państwu.